Dzień dobry, witam Państwa. W dniu dzisiejszym chciałem rozpocząć taki cykl kilku prezentacji związanych z kazaniem kwestii technicznych związanych z naszymi urządzeniami, które stosujemy na co dzień u klientów. Pierwszym jakby to tematem wiodącym będzie łączenie się inwerterów firmy Szczeka, które są naszym flagowym produktem, z ich możliwości połączenia i monitoringu. Żeby tego dokonać, konieczne jest, żeby inwerter się łączył z siecią internet. Jak wszystkie na rynku inwertery również posiadają taką możliwość, są wyposażone w kartę sieciową. Natomiast najczęściej w tej chwili w domach jest wykorzystywana sieć bezprzewodowa, stąd firma SolarTime, dbając o klientów, stara się umożliwić to, stosując takie rozwiązanie, które to zapewni poprzez montowanie urządzenia dodatkowego, tak zwanego repeatera, czy też extendera, mówiąc po polsku, urządzenie, które rozszerza sygnał, czy wzmacnia sygnał sieci Wi-Fi. W standardowych konfiguracjach klientów wyposażamy w takie urządzenie firmy Netis E+. Chciałbym pokazać Państwu, jak poprawnie skonfigurować to urządzenie, żeby można było korzystać z niego do łączenia się z inwerterem. Urządzenie jest przystosowane do bezpośredniego podłączenia do dowolnego gniazdka, które znajduje się niedaleko inwertera, niedaleko w sensie, no najlepiej w tym samym pomieszczeniu obok, pod warunkiem, że w tym pomieszczeniu jest dobry zasięg sieci Wi-Fi i będziemy mogli inwerter połączyć z tym urządzeniem przy pomocy kabla sieciowego, takiego klasycznego, tak zwanego paszkoda. Tutaj w opakowaniu razem z urządzeniem, jak Państwu pokażę, jest taki paczkord fabryczny, aczkolwiek jego długość to jest około 1 metra, więc jego przydatność najczęściej jest mała, wręcz żadna. Trzeba sobie gdzieś tam dodatkowo się wyposażyć w paczkord o długości odpowiedniej, to znaczy o długości takiej, która pozwoli swobodnie połączyć bezpośrednio ten kabelek od inwertera czy też falownika do tego urządzenia, gdzie będziemy go montowali. Zastosowanie tego urządzenia, jeżeli chcemy korzystać z sieci Wi-Fi, jest niezbędne, ponieważ inwertery Szczeka posiadają tylko i wyłącznie moduł sieci no, takiej łączonej kablem. Natomiast, żeby korzystać z sieci Wi-Fi, musimy połączyć ten inwerter kabelkiem z tym urządzeniem. No, trzeba je włączyć po prostu do dowolnego gniazda sieciowego i zaczekać chwilę, dlatego że to urządzenie, jak każde urządzenie elektroniczne, mikroprocesorowe, musi się uruchomić i, mówiąc tak kolokwialnie, załadować. Dobrym nawykiem jest zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. W tym przypadku dzieje się to bardzo prosto. Naciskamy przez ponad 5 sekund. Urządzenie powinno się zresetować do ustawień fabrycznych i musimy znowu zaczekać, aż ono zacznie stabilnie nam świecić. Kolejny etap to jest, proszę Państwa, skonfigurowanie tego urządzenia takiego stanu, żeby korzystało z naszej sieci domowej Wi-Fi. Musimy wiedzieć, z jakiej sieci korzystamy. Na przykład wygląda u mnie w firmie ileś tam sieci komputerowych Wi-Fi, które działają. Jestem w tej chwili podpięty do sieci SolarGuest, natomiast urządzenie Netis rozgłasza swoją własną sieć Wi-Fi. Ona się zawsze nazywa Netis i tak naprawdę kolejnym naszym krokiem to jest połączenie się z tą siecią Wi-Fi. Tylko musimy mieć świadomość, że z chwilą, gdy połączymy się z tym urządzeniem, to przestajemy być połączeni z internetem. Po prostu zamiast korzystania z sieci Wi-Fi, która jest, z której w tej chwili korzystamy i z którą mamy połączenie z internetem, przełączamy się na sieć taką naszą wewnętrzną, która tak naprawdę łączy tylko te dwa nasze urządzenia, czyli nasz notebook z tym urządzeniem Netis. Żadnego dostępu do świata zewnętrznego mieć przez chwilę nie będziemy. To tak nawiasem mówiąc, dla zrozumienia całej idei. Ja wybieram sobie to urządzenie, no, wybieram połącz i tutaj następna kwestia to jest konieczność wpisania hasła do tej sieci. Żeby to zrobić, to po prostu musimy uruchomić oprogramowanie, które jest na tym urządzeniu Netis. Ono akurat u mnie się uruchomiło szczęśliwie automatycznie. Nie zawsze tak się dzieje, bo z doświadczeń, które mam, często po połączeniu z tym Netisem nie widzimy tego okienka, które mi się tu automatycznie pojawiło, ale wtedy jest możliwość taka, że wpisujemy adres tego urządzenia w postaci takiej netisext.cc.
po wpisaniu takiego adresu, to okienko nam się powinno też pojawić. To jest nazwa uniwersalna strony web serwera, który jest zamontowany na tym urządzeniu, więc bez względu na to, jakie urządzenie mamy, powinno to zadziałać. Po uruchomieniu tego urządzenia musimy skonfigurować go jako Range Extender Mode, czyli taki tryb rozszerzania zakresu sieci Wi-Fi. Tutaj jest jeszcze kilka opcji po prawej stronie, których po prostu no, nie musimy korzystać. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, żeby go skonfigurować jako Range Extender. To jest ważny napis tutaj, ten Range Extender Mode. Robimy start. Urządzenie skanuje nam dostępne sieci internetowe, jakie są w tym momencie dostępne. Trzeba w tej chwili wybrać sieć tą, z której chcemy korzystać. I pytanie o wprowadzenie hasła do tej sieci. To powinniśmy się połączyć. Teraz następuje zapis tego hasła do tego urządzenia, po czym jest łączenie się tego urządzenia z tą siecią. I proszę zauważyć, mamy komunikat Successfully Connected, co oznacza, że połączyliśmy się skutecznie z sukcesem do sieci tej właśnie SolarGuest z naszym hasłem, takie jak wpisałem, ważne. To w zasadzie wyczerpuje konieczność połączenia się z siecią Wi-Fi. Możemy się z tym urządzeniem rozłączyć. W przypadku, gdy to się z jakichś powodów nie uda, musimy powtórzyć kroki, które wykonywałem na początku, czyli zresetować to urządzenie do ustawień fabrycznych i powtórnie przeprowadzić te operacje, które wcześniej pokazywałem. Powiem szczerze, z doświadczenia wiem, że już bywało tak, że klient za trzecim razem na przykład dopiero udawało mu się to zrobić. Nie wiem z jakich powodów, natomiast to jest to czasem dla cierpliwych czynność do wykonania. Po rozłączeniu się z tym urządzeniem powinniśmy być połączeni z powrotem z naszą siecią. Dla nas najważniejsze jest po tym wszystkim, żeby połączyć inwerter tym urządzeniem z tym naszym netisem przy pomocy właściwego kabla, tak jak na przykład tutaj pokazuję. Czyli to jest kabel, taki typowy kabel patchcord, ten kabelek do tego netisa, natomiast drugi koniec tego kabla musi być włączony do inwertera. W zasadzie kwestia skonfigurowania netisa zamyka się w tych kilku obrazkach, kilku funkcjach. Dziękuję bardzo.